Witam ponownie. Piotr Nisztor, oglądają Państwo Telewizję Republika, a ze mną i z Państwem kolejny gość, Bartosz Kownacki, Prawo i Sprawiedliwość, był wiceminister obrony narodowej. Dzień dobry, panie pośle. Witam serdecznie pana redaktora, witam państwa. Jak ocenia pan to, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, atak Hamasu na Izrael i znaczenie tego, co dzieje się właśnie w tym regionie dla naszego bezpieczeństwa? Nie ma wątpliwości, że ta sytuacja jest bardzo poważna i nie ma wątpliwości już teraz, chyba nikt, że to jest sytuacja, w której pierwsze skrzypce de facto odgrywa Rosja. Otóż Izrael do tej pory zachował się w konflikcie. I tak naprawdę nie chodzi o konflikt na Bliskim Wschodzie, tylko chodzi o konflikt ukraiński. Izrael do tej pory zachował się w sposób, powiedzmy, dwuznaczny, jeżeli chodzi o opowiedzenie się w tym konflikcie po której ze stron. Chociaż mimo wszystko bliżej było mu do Ukrainy i wydawało się, że może nastąpić jakiś poważniejszy przełom. I to jest pierwszy element, którym Rosjanie chcieli chyba dać sygnał Izraelowi, że to nie jest właściwy krok z punktu widzenia oczywiście Rosji, ale jeszcze głębiej. Te drugie dno to jest tak naprawdę próba odciągnięcia Europy Zachodniej i Stanów Zjednoczonych od tego konfliktu, który w chwili obecnej ma miejsce na Ukrainie poprzez związanie konfliktem w innym regionie świata, blisko Ukrainy, ale jednak w innym regionie. I proszę zauważyć, że już taka narracja wśród niektórych dziennikarzy i polityków na Zachodzie się pojawia, że Stany Zjednoczone powinny bardziej zająć się tym, co dzieje się na Bliskim Wschodzie, że tu mają swojego strategicznego partnera i na pewno będą środowiska, które rzeczywiście w ten sposób tą narrację będą kupowały. No, że to był pewien błąd Amerykanów i trzeba skierować wszelkie siły na teren Bliskiego Wschodu. I politycznie, prawda, dlatego że ta diaspora żydowska w Stanach Zjednoczonych jest bardzo wpływowa i na pewno te głosy do części przynajmniej tych osób będą trafiały. No a to te, ponieważ jest i liczna i też ważna politycznie, no to w sytuacji bardzo poważnego konfliktu, de facto wojny, która ma miejsce na Bliskim Wschodzie, powoduje, że administracja amerykańska będzie musiała skierować więcej uwagi w ten region świata. To jest pewien modus operandi, który realizuje strona rosyjska, realizuje go w państwach afrykańskich, realizowała go na naszej granicy przed wybuchem wojny na Ukrainie. Przecież dokładnie o to samo chodziło, żeby związać Polskę i państwa Unii Europejskiej kryzysem migracyjnym. Żeby była Europa zajęta sama sobą, mimo że przecież ten kryzys został wywołany przez Rosję, a nie zajmowała się pomocą Ukrainie. Zresztą, prawda, gdyby później ten ogromny natłok migrantów ukraińskich trafił do Europy, to już by był inny odbiór niż to miało miejsce. Ale tamta operacja białoruska nie wyszła, nie okazała się skuteczna. Widać, że ta operacja bliskowschodnia jest dużo bardziej skuteczna. Jest to ogromna ilość ofiar i widać, że ten konflikt się rozlewa, bo on przecież cały czas gdzieś tam tętnił. To nie jest tak, że tego konfliktu nie było. On po prostu jest skutecznie podgrzewany przez stronę rosyjską, tak jak szereg innych konfliktów i kryzysów na terenie chociażby państw afrykańskich, właśnie po to, żeby zwiększyć presję migracyjną, żeby w ten sposób destabilizować Europę. I to jest też jeden z elementów. No, ja nie wykluczam sytuacji, w której ten konflikt izraelski rozleje się szerzej na Bliski Wschód, bo tam jest kilka państw bezpośrednio zainteresowanych, nie tylko przecież nie Palestyńczycy, ale zaraz jest obok Liban, Syria, Iran, no to może powodować, że ten konflikt naprawdę może przelać się w coś dużo bardziej poważnego i to jest oczywiste, że nie jest to w interesie ani Stanów Zjednoczonych, ani także Europy i niestety z jakąś to korzyścią dla Rosji się odbędzie, a ze stratą dla Ukrainy, bo na pewno przynajmniej część czasu będzie musiała być poświęcona temu, co dzieje się na Bliskim Wschodzie. No właśnie, kwestia teraz tego, jak skutecznie zadziałał polski rząd, jeśli chodzi o kwestię ewakuacji naszych rodaków z tych no, objętych wojną terenów. Jak pan to ocenia? Czy te działania no, są działaniami, które można ocenić jako no, sukces w ewakuacji? Znaczy my
Pod tym względem bardzo dobrze się spisujemy. Przypomnę też sytuację ewakuacji, no, w innych warunkach zupełnie, ale ewakuacji z Afganistanu jakiś czas temu. Tam polski rząd był pokazywany jako wzór sprawności działania, znakomitego działania organizacyjnego. My wtedy ratowaliśmy nie tylko Polaków, ale także wielu sojuszników, czy także no, obywateli Afganistanu, którzy współpracowali z rządem polskim, z polską armią, a także z innymi rządami sojuszniczymi. Naprawdę robiliśmy to w sposób wzorowy. Inne państwa nam tego zazdrościły. Nawet potrafiliśmy zamknąć tą ewakuację w momencie, przez chwilę to było krytykowane, ale w momencie, w którym za chwilę doszło do detonacji, do ofiar śmiertelnych na terenie lotniska w Afganistanie. I tak oceniam też bardzo sprawnie tą ewakuację z Izraela. Polski rząd pokazuje, że w sytuacjach kryzysowych my potrafimy się, przepraszam za kolokwializm, spiąć i rzeczywiście sprawnie zadziałać. Jakiś drobny sukces, nie ukrywam, też jest mój w tym zakresie, dlatego że jeden z samolotów, który jest wykorzystywany do ewakuacji, jest samolot Boeing. Zresztą warto powiedzieć, że te samoloty, którymi dysponuje strona polska, nie wszystkie oczywiście, ale tymi samolotami rządowymi, już nie mówię o stricte wojskowych, bo te rządowe też są wojskowe, ale z innym przeznaczeniem, one właśnie były zakupywane z założeniem, że w sytuacjach kryzysowych w Izraelu mamy do czynienia z taką sytuacją, gdzie no, samolot cywilny nie może lądować ze względu na po pierwsze zagrożenie i brak wyszkolenia pilotów, ale także pewne systemy walki, które są zamontowane na samolocie. Samoloty wojskowe mogą lądować i te samoloty rządowe mają bardzo zaawansowane systemy obrony przeciwpowietrznej. Jedne z najlepszych na świecie, one pozwalają w sytuacjach właśnie takiego konfliktu, gdzie może jakaś nawet niekontrolowana rakieta próbować dosięgnąć celu w postaci samolotu, mogą działać. I dlatego zarówno te samoloty stricte wojskowe, jak i rządowe, mówię, to jest taki skromny mój udział, mogą uczestniczyć w tej akcji, bo są do tego przygotowane zarówno pod względem sprzętowym, jak i co najważniejsze pod względem załóg. A jak w takim razie ocenia pan wczorajszą debatę, starcie byłego premiera Donalda Tuska z obecnym szefem rządu Mateuszem Morawieckim? Panie redaktorze, ja generalnie jestem sceptyczny co do takich debat, dlatego że one są, przepraszam, nudne. To są wypowiedzi poszczególnych liderów. Bardzo przewidywalne ci liderzy mniej więcej przynajmniej znają pytania wcześniej. I tu jest moje niebywałe zaskoczenie, że znając mniej więcej formułę tej debaty, to, że tu nie ma żadnej interakcji, prawda? Nie można sobie nawzajem zadawać pytań, docinać je jakoś sobie w taki sposób interaktywny, nie, w którym zadawać pytania nawzajem, że Donald Tusk wypadł tak słabo i tu już jednak pokazuje, przepraszam, nikogo za wiek nie można oceniać, bo są politycy, tak jak Jarosław Kaczyński, bardzo sprawni w wieku powyżej 70 lat, czy Antoni Macierewicz. Ale widać, że chyba ja bym to na karb wieku i zmęczenia przełożył Donalda Tuska, on po prostu wypadł słabo. Tak no, jak Mateusz Morawiecki, nasz przedstawiciel, no to jest człowiek innego, młodego pokolenia, można powiedzieć, sprawny, intelektualnie rzeczowy. No i młodszy być może lepiej znosi te trudy kampanii, ale ja byłem zaskoczony, że Donald Tusk tak słabo zniósł trudy tej kampanii, tak samo się przygotował do czegoś, co jest bardzo przewidywalne. To nie było takiej sytuacji, jak chociażby, panie redaktorze, pamiętam pan taką debatę Donalda Tuska z Jarosławem Kaczyńskim, kiedy pan Lis przyprowadził widownię na tą debatę, która była, no po prostu przeszkadzała w prowadzeniu tej debaty i rzeczywiście to mogło demobilizować, dezorganizować każdy, kto uczestniczył w tego rodzaju programie. Ja mi się zdarzało uczestniczyć w programach z widownią. Wie, że gro zależy od tego, czy w takim programie z widownią ta widownia jest pozytywnie czy negatywnie. Ale to co zdekoncentrowało Donalda Tuska? Panie redaktorze, co go zdekoncentrowało, to trzeba było zapytać samego Donalda Tuska. Być może sam fakt obecności w telewizji polskiej, no to jest człowiek odważny, ale tylko wobec telewizji, dziennikarzy, czy wyborców swoich, w momencie, kiedy pojawiają się dziennikarze, którzy mają troszeczkę inne zdanie, a to przecież te pytania były jakby przewidywalne, więc to tak może sam fakt obecności. Zresztą widzimy, jak jest traktowana telewizja polska na spotkaniach Donalda Tuska. Sam fakt obecności ich deprymuje. Oni po prostu nie znoszą jakiegokolwiek słowa krytyki, boją się tego słowa krytyki. A ja miałem możliwość kilka razy uczestniczenia w rozmowach z Donaldem Tuskiem, nawet przesłuchiwania pana premiera Tuska w komisji śledczej i widać, że on bardzo słabo w sytuacjach naprawdę kryzysowych wypada. On jest znakomitym mówcą, oratorem, znakomitym adwersarzem, ale w sytuacji, kiedy ma za sobą
pełne zaplecze. W momencie, kiedy przychodzi na grunt nieznany, ja nie mówię nieprzychylny, bo tu właśnie nie było tej publiczności, nie było nikogo, kto mógłby go wprost zaatakować. Nawet można powiedzieć, że w tej debacie było więcej uczestników, którzy, no, że tak powiem, byli życzliwi Donaldowi Tuskowi niż jego przeciwnikami. On już się czuje niepewnie. To jest tak jak z takim piłkarzem, który potrafi grać tylko i wyłącznie na swoim stadionie i z drużyną, która jest podłożona, która sama sobie strzela samobój. I wtedy taki piłkarz błyszcze, jak pojedzie na wyjazd z drużyną, która walczy zacięcie, to już niestety okazuje się, że jest bardzo słabe. I tak wypadł troszkę Donald Tusk. Słabo, blado. Nawet się dziwię, że Platforma nie wystawiała kogoś innego, kto byłby lepiej do tej debaty przygotowany, bo trzeba po prostu się było wyuczyć. Po prostu to naprawdę nie wymaga, to jest de facto lekcja szkolenia kilkuminutowego, co należy powiedzieć, jak zbudować swój przekaz tak, żeby trafić do innych, bym powiedział, że przedstawiciele już takich komitetów jak bezpartyjni samorządowcy lepiej od Donalda Tuska wypadają. No, jakie to będzie miało znaczenie w takim razie, jeśli chodzi o tę debatę? Czy w ogóle jakiekolwiek znaczenie w tym, jaki będzie wynik wyborczy 15 października, ta debata będzie miała? Ja niestety obawiam się, że będzie miało, chociaż rzeczywiście te debaty nie mają takiego znaczenia jak kiedyś, a tym bardziej, że jest tak wiele komitetów politycznych, to też jakby przy debacie jeden na jeden to może inaczej wyglądać. To mogłoby nie mieć ogromnego znaczenia, ale tu też jeszcze jedna myśl, być może to było zamierzone działanie Donalda Tuska, dlatego że z tej debaty można wyciągnąć jeden wniosek. No oczywiście PiS więcej osób już nie przekona niż przekonał z tych, które oglądają telewizję, lub niewiele więcej przekona, nawet mimo dobrego występu pana premiera Morawieckiego. Donald Tusk natomiast stracił na tym występie. Jeżeli były osoby, które to oglądały życzliwe Donaldowi Tuskowi, to mogą być takie, które na przykład przerzucą swoje głosy na trzecią drogę, a wiemy, że trzecia droga znajduje się w chwili obecnej pod progiem. Być może Donald Tusk tym swoim słabym występem chciał de facto wspomóc pana Hołownię i pana Kosiniaka-Kamysza. O, dlatego, to że... widzę, że pan poseł teorie spiskowe nam przedstawia. Wiemy, że jeżeli trzecia droga przekroczy próg, jeżeli trzecia droga wejdzie do Sejmu, to będzie tworzyła wespół z Konfederacją i Lewicą rząd, techniczny rząd, jakby nie zna, ale, to, nie na, ale naprawdę, panie pośle, uważa pan, że Donald Tusk oddał tą debatę? Może się do niej nie przygotował tak, jak gdyby się przygotował, gdyby walczył o życie. Może nie przygotował się tak, jakby się przygotował, gdyby wiedział, że może Platforma Obywatelska wygrać w bezpośrednim starciu z Prawem i Sprawiedliwością. I to powodowało, że on był bardziej zdezorganizowany, cały czas myśląc, że no nie może zrobić krzywdy swoim sojusznikom politycznym, z którym chciałby tworzyć rząd. Ale coś śmieszniejsze w tym wszystkim, bo to wyglądało w tej debacie tak, że de facto wszyscy powtarzali, odpocząwszy od lewicy, poprzez trzecią drogę, a kończąc w jakimś sensie na tym Donaldzie Tusku, powtarzali narrację Mateusza Morawieckiego i rządu Prawa i Sprawiedliwości. Oni we wszystkich tych kwestiach de facto z rządem się zgadzali i okazało się, że to, jakby już nie mówię o tej debacie, ale że Donald Tusk to on chciał przekopać Mierzeję, to on chciał budować silną polską armię i za chwilę się okaże, że to on chce budować centralny port komunikacyjny. No, trochę ta debata tak wyglądała, że to w zasadzie no, też i opozycja chciała mur na granicy budować, a przecież pamiętamy, jak to wyglądało. Więc jakby miałem wrażenie, że wszyscy łącznie z Donaldem Tuskiem wtórują Prawu i Sprawiedliwości. No, a po co głosować na podróbki, jak można głosować na oryginał w postaci Zjednoczonej Prawicy? No ale ten plan, który ma opozycja i który przedstawia, to plan, który zakłada, że koalicja no, anty Zjednoczona Prawica czy Antyprawo i Sprawiedliwość liczyłaby przynajmniej 7 ugrupowań. Czyli 7 liderów musiałoby znaleźć się na bardzo wysokich stanowiskach w rządzie. Być może na stanowiskach wicepremierów przynajmniej część tych najważniejszych przedstawicieli z najważniejszych partii. Ale mnie zastanawia pytanie, jak na przykład w takiej sytuacji, kiedy mamy 7 partii koalicyjnych, no, zadbać skutecznie o kwestie związane, no nie wiem, z edukacją na przykład. Panie redaktorze, pan jest w ogóle optymistą, mówiąc o 7 liderach. Tych liderów będzie więcej. No sama Lewica ma 2 współprzewodniczących. Platforma Obywatelska też przecież dzisiaj nie jest takim tworem jednolitym. Tam jest kilka ugrupowań, to ugrupowanie lewicowe. Prawda? Ja policzyłem Lewicę jako jedną, można powiedzieć, grupę, tak, którą dowodzi Włodzimierz Czarzasty.
A jak dobrze wiemy, tak nie jest. Są co najmniej trzy środowiska tak naprawdę samej lewicy. W Platformie też jest kilka środowisk. W PSL-u jeszcze więcej, bo to już jest w ogóle PSL, Hołownia plus różnego rodzaju przystawki. Jeszcze proszę dodać do tego Konfederację, która musiałaby współgrać z nimi, która sama już formalnie się tworzy, jest zbudowana z trzech członów. Nie da się tak rządzić. To będzie dramat dla Polski. Znaczy my w rządzie Zjednoczonej Prawicy, gdzie jest Prawo i Sprawiedliwość de facto najsilniejszym ugrupowaniem i są dwa, trzy środowiska pomniejsze. Też państwo o tym śledziliście, to przez ostatnie 4 lata były różnego rodzaju napięcia, bo takie jest no, samo sedno, samo jądro sporu ale, politycznego. Panie pośle, gdyby faktycznie, no, zakładając, Koalicja Obywatelska miała no, dużo więcej poparcia, tam są no, de facto 4 ugrupowania, tak? No ale jeśli do tego dołożymy Lewicę, PSL i Hołownię, to już się robi mieszanka wybuchowa. I tu jest pytanie, czy wyobraża pan sobie, że Robert Biedroń usiądzie do stołu z Donaldem Tuskiem, z Ryszardem Petru, z Szymonem Hołownią, no i na przykład powie, ja bym chciał być ministrem edukacji, jak nie, no to wtedy sorry, ale no nie będzie rządu. Nie wyobrażam sobie samo stworzenie rządu czegoś większego niż rząd, który ma zniszczyć to wszystko, co zrobił Prawo i Sprawiedliwość. Taki techniczny rząd, który ma zniszczyć Telewizję Polską, zniszczyć Orlen, zniszczyć jakieś spółki Skarbu Państwa. Poza tym, znaczy to byłby mniej więcej taki rząd, jak nie wiem, pewnie tutaj część z Państwa pamięta, rząd Waldemara Pawraka po obaleniu rządu Jana Olszewskiego. To był rząd, który trwał 30 bodajże jeden dni, który nic nie zrobił, bo on tylko miał za zadanie wyczyścić ministerstwa z tych, którzy chcieli takiej Polski prawdziwej, niepodległościowej, patriotycznej. I to tylko taki rząd może zostać stworzony. Rząd gigantycznego chaosu, który nie będzie w stanie niczym zarządzić, który de facto bardzo szybko sam się pokłóci. Zresztą tak jak późniejsze rządy na początku lat 90. I skończy się to katastrofą dla Polski. Powiem tak, gdybym bardziej mi zależało na partii niż na Polsce, to bym powiedział, a niech oni porządzą 3 miesiące czy 4 miesiące, Polacy przejrzą na oczy i się skompromitują. Problem na tym, że to jest zbyt niebezpieczne dla Polski i zbyt poważna. Polska jest zbyt poważną sprawą, żeby się tak bawić, żeby tak eksperymentować. To by był zbyt wielki dramat, dlatego trzeba zrobić wszystko, żeby mogła rządzić jedna partia. Zresztą ja nie mówię nic odkrywczego. Pamiętamy rządy PO-PSL, jak były wówczas, mimo większej zwartości, jakimi napięciami się wiązały. Rządy SLD z PSL-em też z jakimi napięciami się wiązały, włącznie z wyjściem z koalicji rządowej. Był jeszcze SLD Unia Pracy. Dokładnie, nasz rząd Zjednoczonej Prawicy czy Prawa i Sprawiedliwości z Samobronem i LPR-em były tylko 3 partie. I musimy, panie pośle, postawić kropkę. Bardzo dziękuję. Moim państwa gościem był Bartosz Kownacki, poseł Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister obrony narodowej. Bardzo dziękuję, panie pośle. Dziękuję serdecznie. Do usłyszenia. Kandydujący z Bydgoszczy, Inowrocławia i Świecia z województwa kujawsko-pomorskiego. Dziękuję bardzo. A teraz zapraszam państwa na serwis informacyjny, który poprowadzi Piotr Kieraga.